Na 15 gali Fame zobaczymy nową konstrukcję, ring bokserski. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Federacja Fame MMA od jakiegoś czasu mocno eksperymentuje ze stylami walk, bo widzieliśmy już klasyczne MMA, walki w formułach K1, formuły bokserskie w dużych albo i w małych rękawicach. No można by powiedzieć, że brakuje tylko walk na gołe pięści, jednak Fame wyklucza taką możliwość. Oprócz samych stylów walk mieliśmy okazję widzieć też dwa typy klatek, a była to już standardowa klatka MMA, a także klatka rzymska o wymiarach 3 m×3 m wymyślona przez Jacka Murańskiego. Były też podchody do budki telefonicznej, jednak nie było dane nam jej do tej pory zobaczyć. Ja mam pomysł, nie? Słuchajcie. Zróbmy to w budce telefonicznej, nie. W szklanej, takiej, że będzie widać wszystko. I nie macie możliwości wtedy chodzenia, wtedy nie wchodzi tutaj w grę kontuzja, napracie się, ciągła wymiana, no i tutaj tylko dobór rękawic, nie? Jak się okazuje, Federacja Fame postanowiła zaskoczyć po raz kolejny i wprowadzić u siebie kolejną konstrukcję do walk, a jest nią klasyczny ring bokserski, który będziemy mieli okazję zobaczyć w walce Wrzosek Sarius. Z tego co wiem, moja walka, nie wiem czy mogę to mówić, ale chyba mogę, moja walka odbędzie się w ringu. Więc tutaj Fame ma naprawdę wychodzi naprzód i wymieniam pole walki 3 razy, tak, w ciągu jednej gali. Będzie prawdziwa klatka, będzie klatka rzymska, będzie ring bokserski, naprawdę szacun. Ten typ konstrukcji w walce bokserskiej wydaje się najlepszym wyborem, bo dotychczasowe pojedynki na zasadach bokserskich odbywały się w klatce od MMA. Pytanie tylko, czy przerwy między montażem konstrukcji nie będą zbyt długie i nie zakłócą przebiegu gali. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a ja tymczasem się żegnam, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!